się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Dzisiejszy uroczysty dzień, uroczysta Wigilia na Jarosławskim Rynku to wyjątkowa chwila, kiedy możemy wspólnie się spotkać, zatrzymać się na chwileczkę, przerwać swoje codzienne problemy i wspólnie razem zastanowić się, co tak naprawdę podczas tych świąt może nas łączyć i cieszyć. To już po raz trzeci na Jarosławskim Rynku odbywa się uroczysta Wigilia. Ta uroczysta Wigilia jest zorganizowana przede wszystkim przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej Rozwój i Postęp, jak również przeze mnie jako burmistrza miasta. To wspaniały gest, że są ludzie dzisiaj tacy, którzy chcą dzielić się z innymi, chcą dzielić się tym, co mają i dzielą się z tymi, którzy potrzebują. Dlatego w tej świątecznej i uroczystej atmosferze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystej Wigilii. To dobro zaczyna się w małym, w naszym małym sercu, a potem dopiero się rozrasta. Dlatego nie tak w ogóle ma się narodzić Chrystus, tylko on ma się narodzić w każdym sercu z osobna. Spotykamy się na miejskiej wigilii organizowanej przez władze samorządowe. Składamy sobie życzenia, zapominamy o troskach, kłopotach. Z tej okazji chcę Państwu życzyć ciepłych, rodzinnych, zdrowych i spokojnych świąt. Pomyślności w nowym roku, wyciszenia, spotkań z przyjaciółmi, z rodziną i mnóstwa życzliwości od wszystkich ludzi, których napotkacie w nowym 2017 roku. Wszystkiego dobrego. Zdrowych, spokojnych świąt. Takich świąt w pokoju, ale w pokoju wewnętrznym i tym zewnętrznym, takim rodzinnym, żeby te święta dały nam takie wytchnienie od tych problemów codziennych, od tych kłopotów, żeby te święta nam przyniosły dużo, dużo pokoju, a przez to zrozumienia dla drugiego człowieka. Uważam, że dzisiejsze spotkanie jest wspaniałą inicjatywą, okazją do tego, żeby mieszkańcy Jarosławia byli tutaj, byli wspólnie razem, złożyli sobie życzenia i żeby ten okres świąt Bożego Narodzenia tak właśnie rozpoczęli, wspólnie, razem, przy łamaniu się opłatkiem i przy tej wspólnej Wigilii. Moim zdaniem Wigilia na rynku tutaj w Jarosławiu jest trafionym pomysłem, ponieważ mieszkańcy mogą się spotkać, jeść ciepły posiłek. Tylko brakuje jedynie śniegu.